Wdał się w bójkę z sąsiadem. Koń ma dwie dziury. Jedna tutaj i druga wielka tutaj. Poturbował go ważący 900 kg wół. Wziął go na rogi. Paskudna rana. Mógłbym tam włożyć całą dłoń. Ma szczęście, że żyje. Na wysokości płuc. Rana z przodu nie jest jeszcze najgorsza, ale ta za łokciem jest w paskudnym miejscu. Nie wiedziałam, że jest tak źle. Zrozumiałam dopiero, kiedy doktor włożył tam dłoń. Choć głęboka, rana nadal jest powierzchowna. Mięśnie, nerwy i tętnice pozostały nietknięte. Strzyje. Konie to duże i, jak widać, wytrzymałe zwierzęta. Miejsce za łokciem pozostaje ruchome i nie mogę go do końca zszyć. Potrzebuję większej igły. Rana będzie częściowo otwarta, żeby mogła się oczyszczać. Najpierw zszyję tę z przodu, a potem ją zdezynfekuję. Trochę się martwię, jeśli nie uda nam się utrzymać rany w czystości, bo może się w nią wdać zakażenie. Będziemy musieli bardzo uważać. Jedyne, co można zrobić, to zamknąć ją częściowo, a następnie ją płukać. Jeśli uda nam się uniknąć zakażenia, skaleczenie powinno się zagoić bez problemów. Jeszcze zastrzyk przeciwtężcowy. Nie wypuszczajcie wołu, bo będzie się z niego naśmiewał. Radical ma szczęście, że nie jest poważniej ranny. Koniowi się poszczęściło, a co z jego ciężkim przeciwnikiem? Możemy pozbawić go rogów. Lisa i jej mąż muszą podjąć decyzję. 900 kg kości i mięśni z dwoma sztyletami na głowie to nie jest bezpieczna opcja. Dziękuję.